Spośród 130 zgłoszeń z całego kraju jury pod przewodnictwem profesora Pawła Śpiewaka bardzo wysoko oceniło pracę zbiorową uczennic. Laureatki były akurat na lekcji biologii, kiedy dowiedziały się, że mają jechać na uroczystość do Warszawy. Dopiero w stolicy dowiedziały się, że są w ścisłej czołówce. W tym roku uczniowie stanęli przed następującym wyborem. Mogli albo dokonać rekonstrukcji nieistniejącego już sztetlu żydowskiego, albo jakiejś dzielnicy, czy też gminy, tak jak to my zrobiłyśmy, lub też mieli opisać jakiś związany z gminą żydowską zawód, który przestał istnieć. Gimnazjalistki miały problem z dotarciem do przedstawicieli wygasającej gminy żydowskiej. Ostatecznie udało im się skontaktować z legnickim małżeństwem Heni i Lejby Szklarów, którzy oprowadzili dziewczęta po miejscach bliskich ich społeczności. Znałam ogólną historię Żydów w Polsce, ale nie miałam pojęcia, że to się działo jednak na naszym terenie i naprawdę to był dla mnie duży szok, zwłaszcza, że po wojnie tych ludzi było tu naprawdę dużo. Kiedy ich przewodnicy mówią najciekawiej? Kiedy opowiadają o swojej młodości, o ludziach, których znali, którzy wyjechali, o swoich dzieciach, którzy jednak teraz mieszkają daleko, o tradycjach, o chwilach, które przeżywali. Miłkowiczanki zostały zobligowane przez państwa Szklarów do pozdrowienia ich dawnej znajomej Gołdy Tencer, szefowej Teatru Żydowskiego w Warszawie. Ostatecznie przekazały ukłony synowi artystki, Szymonowi Szurmiejowi. A co jest jeszcze do odkrycia w historii legnickich Żydów? Na miejscu Banku Zachodniego była synagoga. Niestety podczas nocy kryształowej została zburzona i chciałbyśmy zagłębić jej temat, chciałbyśmy zobaczyć zdjęcia, jak kiedyś naprawdę wyglądała. Dziewczęta w przyszłości chcą także odkryć tajemnice żydowskich sklepików na Nowym Świecie, zwanych dzielnicą żydowską. To tutaj mieścił się m.in. słynny Teatr Dua. Osobny temat to zabytkowy i bardzo zaniedbany cmentarz. Małżeństwo Szklarów nie kryje zadowolenia, że młodych ludzi interesuje tamten okres Legnicy. Dla młodzieży w dzisiejszych czasach to jest duży kawałek roboty. Dla nas, przeżywszych tutaj 50 kilka lat, to jest mały wycinek, jasna rzecz. Jestem bardzo zadowolony, że w dzisiejszych czasach nie ma co sobie wmawiać, antysemityzm istnieje, że ktoś w Legnicy czy obok Legnicy znalazł się, kogo zainteresowało bezinteresownie ta tematyka. Jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku społeczność żydowska w Legnicy liczyła około 4000 osób. Dziś to zaledwie 40 członków gminy. Lejb Szklar jest emerytowanym nauczycielem samochodówki. Z żoną nigdy nie planowali wyjechać do Izraela, gdzie od 1990 roku mieszkają ich dwie jedyne córki wraz z rodzinami. Nie ukrywają, że barierą jest dla nich język. Oni mówią w jidysz, a Izraelczycy używają teraz hebrajskiego. A dokąd jechać? I co szukać? Jestem ustabilizowany, łącznie z tą lodóweczką, o której pani mówi, prawda? Wszystko mam, nic nie potrzebuję. Mam rentę, emeryturę, wszystko mam. Gdzie ja co będę szukał? Samochodu nie potrzebuję. No, stacja dializ mam tu na miejscu. Co ja mam szukać? Starych drzew się nie przesadza, to prawda. Byliśmy w Izraelu wielokrotnie, ale tak... Pojechaliśmy tylko na jakieś tam okazje. Pomóc dzieciom stawać na nogi. Tak. Niańczyć no, dzieci. Tam jest klimat ciężki, języka się nie zna. No i mój mąż się czuł bardzo zagubiony tam. Organizatorem 8. edycji konkursu była Fundacja Szalom. Laureatki Patrycja Czternastek, Katarzyna Zając, Agnieszka Muzyka, Małgorzata Żbikowska i Natalia Dąbrowska zostały nagrodzone tabletami oraz książkami historycznymi. W stolicy zwiedziły m.in. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.